Agata i Piotr Rubikowie postanowili całkowicie odmienić swoje życie i na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie planują dalej rozwijać swoje kariery. Od czasu ich wyjazdu w mediach społecznościowych Agaty trwa prawdziwy szał. Fani chcąc, nie chcąc każdego dnia otrzymują świeże wieści o luksusowym życiu pary w Miami na Florydzie. Jak się okazuje na Rubiku w USA czekały nowe wyzwania. W Stanach nie można zbyt długo jeździć z polskim prawem jazdy, dlatego para musiała podejść do egzaminu na amerykańskie prawko. Agata zdała egzamin śpiewająco, czym nie omieszkała pochwalić się na Instagramie. Celebrytka postanowiła świętować ten wyjątkowy moment z całą rodziną oraz ich ukochanym pupilem. Jak wiemy, u Rubików sprawy idą bardzo szybko i już kilka dni po zdaniu prawa jazdy przyszła pora na zakup nowego samochodu, o czym dowiedzieliśmy się. Oczywiście z Instagrama Celebrytki, Agata, zaprezentowała nowe auto, para wybrała Mercedes GLE. Skromny, ale błyszczący, napisała żona Piotra Rubika. Celebrytka wspomniała także o kredycie. Jedziemy w koreczku oddać nasze wypożyczone auto do wypożyczalni, a potem jedziemy odebrać nasze nowe auto, które udało nam się w części wziąć na kredyt. Było to dla nas o tyle ważne, że dzięki temu. Że będziemy ten kredyt spłacać, będziemy także budować swoją historię kredytową. Która tutaj, w Stanach, jest niezwykle ważna, powiedziała na Insta Stories. Agata żawiła się także na wysokość ubezpieczenia samochodu. Jak się okazuje, w USA stawki ubezpieczenia są niezwykle wysokie. Najgorsze w tym wszystkim jest ubezpieczenie tego auta, bo patrzą na nas na takie świeżaczki które dopiero zdały prawo jazdy. Więc warunki są fatalne. Bardzo dużo musimy zapłacić. 500 dolarów na miesiąc. Ale mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc ta składka będzie coraz łaskawsza. Wyznała żona muzyka. Zobacz też. Afera o pieniądze. Żona Rubika pilnie zareagowała na szokujące oskarżenia. Agata Rubik zbiera żniwo własnych decyzji. Pierwsze konsekwencje wyprowadzki do USA, ale wieści od Rubików po przeprowadzce. A miało być tak fajnie.